Witam serdecznie na spotkaniu, tym razem ze wszystkimi razem. Wcześniej odbyliśmy rozmowę jeden na jeden. Słuchajcie, pomysłodawcą tej formy spotkania była Arenia Zabłocka. Arenie, pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda. Wszyscy pomagamy. Pozdrawiamy. Intencją było to, żeby powiedzieć o ludziach, którzy są w BEWIT, o ludziach, których tutaj nie ma, a o których warto wspomnieć. Warto wspomnieć o Arenie, która jest fantastyczną farmaceutką, o Gosi, która jest doskonałą osobą, która prowadzi terapię i wspiera używanie olejków dla dzieci. Warto powiedzieć o, myśleć o Marcie, która prowadzi potężny blog Surowa Kuchnia Marty. Warto pamiętać o Ilonie, której z nami nie ma, a która jest fantastycznym trychologiem i dba o włosy. Warto pamiętać o Monice i jej siostrze Małgosi, które są fantastycznymi fitoterapeutkami, naturopatkami, Justyna, którą często oglądamy w telewizji, a nie wiemy, że jest to jedna z twarzy BEWIT-u, nie wiemy o Karinie, która prowadzi badania, jest doktorantką. To są wszystko twarze BEWIT. Nie ma jej dzisiaj z nami, ale wszystkim serdecznie machamy, pozdrawiamy. Gdyby nie wy, być może nie byłoby nas tutaj, ale za każdym razem, kiedy mówimy o twarzach, bo wiecie, pojawia jedno pytanie. Po co tak naprawdę należy stosować olejki eteryczne? Czemu one służą? I teraz bym chciał, żeby każda z was spróbowała na to pytanie odpowiedzieć. To może ja zacznę. Jaki przypadek? No właśnie, olejki eteryczne. Wszystko, co jest chyba na świecie, moim zdaniem, kieruje się dwoma motywami. Unika przykrości i dąży do przyjemności. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale rośliny też tak mają. I po co cebula pachnie cebulą, a czosnek czosnkiem? Żeby się obronić przed infekcją, przed chorobami. A my z tego korzystamy dla naszego zdrowia. I w ten sam sposób traktuję olejki eteryczne, które są esencjami roślin. Jedne z nich służą ochronie, drugie przyjemności. To reasumując, tak, po co stosować olejki eteryczne? Dla przyjemności i zdrowia. Przy okazji. A o dzieciach, bo ty wspominałaś podczas tego swojego wykładu na temat dzieci, tam coś szczególnego? Dla modelowania zachowań i pobudzenia i hamowania ich aktywności. Czyli tak naprawdę po to, żebyśmy mieli nowe pokolenia, spokojniejsze, mądrzejsze, żeby się lepiej... Umiejące regulować swoje emocje. Może nie teraz powiem, że to umiejące regulować swoje emocje w zależności od potrzeb i sytuacji. Dziękuję ci. A ja mam taki pomysł, bo noszę tu zawsze w kieszeni, jak go czuję, jest mój ulubiony olejek Palo Santo i ten olejek pomaga mi spełniać marzenia, zabiera mnie w podróż, o której marzę, czyli motywuje mnie, że kiedyś pojadę na dłużej do Ameryki Południowej. Więc myślę sobie, że olejki są po to, żeby nas wspierać, żebyśmy patrzyli na siebie, na to, czego pragniemy, czego chcemy i żebyśmy to realizowali. Ja jako terapeuta myślę, że olejek kupujemy zawsze po to, aby pomóc sobie w swojej danej chorobie, bo po to te olejki są. Jeśli mamy problem z jakimkolwiek naszą dolegliwością, nawet poważną, bardzo mocną chorobą, to tutaj mamy rozwiązanie w aromaterapii. I musimy w to uwierzyć, że ona leczy, a ona leczy cudownie. Pomaga na najbardziej zaawansowane i ciężkie choroby. A bez wiary? Wierzyć też nie trzeba tak naprawdę. Jeśli ktoś nie wierzy... To olejki tak zadziałają. Olejki też zadziałają, bo one, to jest moc natury. Także tej wiary też nie musi być, a moc natury działa. A co na to, Agnieszka? Ja olejki stosuję do utrzymywania radości. No przecież. Królowo śmiechu. A właściwie to stosuję je do wszystkiego. No po prostu. Tak. A co Karina powie? A ja wszystko to, co tutaj koleżanki powiedziały. Ja stosuję olejki eteryczne dla zdrowia. Również dla urody, praktycznie w moim domu są do wszystkiego. A jak pomogły tobie olejki konkretnie? Mi jak olejki pomogły? No mówiłam o tym właśnie, pomogły mi przede wszystkim, jeżeli chodzi o emocje, o uregulowanie swoich emocji, ale też przede wszystkim, jeżeli chodzi o córkę, tutaj bardzo duże znaczenie. Czyli zdrowie twojej córki zawdzięczasz olejkom? Tak, mogę tak powiedzieć.
Ja myślę, że u każdego się zaczęło od zdrowia. Tak, tak. Pewnie, że tak, tak, to zdrowie, bo jest tak. podstawą tego wszystkiego. Tutaj, jeśli mamy problemy ze zdrowiem, sięgamy jeśli do jesteśmy zdrowi, to zaczynamy szukać, śmiejemy. Tak, 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 tak. Czyli za każdym razem było tak, że inspiracją była czyjaś choroba? Tak. Niestety, tak. Wiesz, też spotkanie z olejkami to nie jest tak, że my się spotykamy i koniec. To jest cały czas proces. Tak, tak, to pątkuje, tak, to tak. rozbudza naszą ciekawość. Tak. My chcemy doświadczać, poszukiwać innych rzeczy, sposobów. Przecież tak jak tu wszyscy jesteśmy, pomaga my nie tylko sobie, ale pomagamy drugiemu człowiekowi, tak? Tak. Uważam, a że podać przykład jakiejś konkretnej osoby? To jest nasz obowiązek, żebyśmy my jako pomagacze szukali rozwiązań, tak? Które możemy podać ludziom. Tych przykładów można by było wymieniać. Ja jestem takim przykładem. Gdzie olejki wspierają, harmonizują, uspokajają. To, że wiesz, chociażby olej konopny. Ja kiedyś bardzo poważnie zachorowałam. Chorowałam na nowotwór i olej konopny i terapia tymi olejami uważam, że uratowała mi życie. Dlatego pracuję z pacjentem onkologicznym, dlatego jestem na przykład terapeutą konopnym, bo przecież Bewit to nie tylko olejki eteryczne, to wspaniałe suplementy, to oleje, to cudowne kosmetyki, gdzie my przez naszą skórę, która jest największym organem, nie musimy ładować chemii, tylko dajemy na siebie cudowne rzeczy. Naturę, zdrowe, naturę. Przecież tu dziewczyny wszystkie o tym mówiły, nie? A chwilę teraz zmienimy teraz wątek i porozmawiamy sobie o twarzach Bewitu. Powiedz troszkę o tych twoich dziewczynach, bo kto to jest? Wiem, że są. Moje dziewczyny, które są u mnie w zespole. I to są twarze Bewitu. Twarze Bewitu. To dziewczyny, które mają około 40-50 lat i które borykają się już z problemami menopauzy. One do mnie tak trafiły, bo nie oszukujmy się, do mnie zgłaszają się pacjentki, klientki, które są w podobnym wieku jak ja i takich mam najwięcej. I tym właśnie osobom pomagam i one od momentu, kiedy zaczynają terapię Bewitu. Czyli jeżeli ktoś chce wyglądać tak jak ty, idzie za tobą. Dokładnie, muszę iść za mną. U ciebie jest podobnie, że ktoś się chce śmiać, to podąża za królową? Tak, oczywiście. To głównie na początku to były moje znajome, ale coraz jakby poszerza się to grono takich. Jakie to są zawody, tak gdyby też na to wiesz co, sobie? Terapeutki różnych rodzajów. Aromaterapeutki, jest też dziewczyna konsultantka ajurwedy. Więc to są takie, albo miłośniczki olejków, mogłabym tak powiedzieć. Ja to pytam was tak specjalnie, dlatego że gdyby ktoś się zastanawiał, też być może ten Bewit rozważy, ale jakie osoby tam spotkam, tak? I to temu zmierza to moje pytanie. No u ciebie to jest ponad 6 tysięcy, więc kogo tam możemy spotkać? Mnie. To są przeróżne osoby, ale tak głównie dominują kobiety. 30+, są aromaterapeutki, są różne inne terapeutki właśnie holistyczne, ale są też mamy na przykład, które no. poprzez olejki chcą pomóc w domu w swoim dzieciom, więc tutaj plus jest budżety jeszcze, nie? Bardzo duży, tak. Często są też ludzie tacy, którzy chcą po prostu poprawić sobie tak, nastrój w domu, tak, tak relacje poprawić, tak? I te olejki im poprawiają. Ania, kto jest u ciebie w tej Sosnowej? Bo ty masz szczególny zespół. Czy ja wiem? Pewnie każdy jest szczególny, ale u mnie jest dużo pedagogów, jako że spotykamy ludzi, wśród których no po prostu się otaczamy. Ja zawsze mówię, że w każdej dziedzinie przykład jest lepszy niż wykład. Ja tak naprawdę bardzo mało mówię o olejkach. Ludzie sami mnie pytają częściej. Czekam na to, żeby stworzyć taką atmosferę, taką płaszczyznę, że kogoś coś zaciekawi. Albo w moim wystroju mojego domu, dyfuzor, albo na przykład co mam na szyi. Czasami nawet ktoś w pociągu albo coś pyta, a co to pani takiego ma, bo to jest takie fajne. No ja wtedy mówię, że ja tu mam olejek eteryczny i takie naszyjniki razem z moją córeczką robimy. Nakrapiamy olejki eteryczne i dajemy wielu osobom w prezencie, bo ich jest malutko, a zawsze można mieć przy sobie. I kochani, poproszę o mój magiczny woreczek, bo mam dla was po takim naszyjniku. Woreczek. To sekundkę, Ania nam będzie rozdawała. Nie, wylosujecie. Tam są różne zapachy. Dobrze. Agnieszka, a u ciebie? Głównie to są rodzice. Rodzice, okej. Rodzice od mojego syna, kolegów, koleżanek i pedagodzy i terapeuci.
Czy tak naprawdę za każdym razem... Moje podwórko tak zwane. Za każdym razem odbywa, wszystko się odbywa w ramach własnego podwórka, jak zrozumiałem. Dokładnie. A słuchajcie, głównie was chciałam zapytać, może jeszcze i Monikę. Kwestia upowszechnienia aromaterapii jako metody wspierającej metody wychowawcze, dydaktyczne. Co zrobić? Myśmy mieli problem, żeby się przebić. Jakieś macie pomysły, jak to upowszechnić wśród nauczycieli, wśród rodziców? Że to będzie metoda, która pomoże, żeby te dzieci były w lepszej formie. Myślę, że przede wszystkim ważne jest tak jak szkolenie rodziców innych i nauczycieli. Tak, w ramach szkole każdy nauczyciel może poprowadzić coś takiego jak WDN, czyli wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, tak? Także może poprowadzić szkolenie na terenie własnej placówki dotyczące właśnie aromaterapii, opowiedzieć o tym, pokazać. I tak jakby inni poznają wszystkimi zmysłami znowu, to też szybciej dotrze i może zobaczą w celu. Po prostu szkoła przez jedna, druga, trzecia i tak dalej. Tak. Ja jeszcze mam taki pomysł, ponieważ u mnie córka chodziła na zajęcia ze śpiewu i raz podarowałam właśnie dyfuzor i olejek, parę olejków nauczycielce. I jak uczniowie tam wchodzili, oni byli tak zrelaksowani, bo puszczała bergamotkę. I oni przychodzili, oni się czuli jak w domu, nie było stresu i po prostu tak płynęły lekcje niesamowicie i to jest jakiś pomysł właśnie na jakieś zajęcia nawet dodatkowe, jak te dzieciaki są zestresowane po szkole, żeby właśnie ludzi w ogóle uświadomić w jakiś sposób, że... Czyli szkoła, praca bez stresu? Od jakiego zapachu zacząć? Bo... No właśnie bergamotka, cudowna jest. Ja na przykład też podzielę się swoim doświadczeniem, które realizuję, że każda szkoła może przeznaczyć jakieś działania właśnie w tym kierunku i bardzo fajnie to się u mnie sprawdza, bo ja łączę ze spacerami ziołowymi lub lasoterapią. Najpierw opowiadam o spacerach ziołowych, potem na przykład lasy i to jest taka praca w terenie i oczywiście jak sprzyjająca jest aura, to wykorzystuję, bo to jest na przestrzeni, gdzie nie ma zamkniętego pomieszczenia, pokazuję olejki, opowiadam również o nich, ale od razu się odnoszę do tego, że na przykład sosna to właśnie ta roślina wystarczy, niekoniecznie od razu musisz mieć olejek, możesz iść do lasu, tak? Z mojego doświadczenia, tak jak mówię, szkoły są bardzo zainteresowane taką formą pracy dla ucznia. Ja was o to właśnie pytam, dlatego że to jest takie miejsce, gdzie wszystkie dzieci się spotykają, gdzie szkoła powoduje różne emocje, gdzie jest powodem infekcji, ale też może być powodem odporności, gdzie się wszystko miesza. Dobre rzeczy, przepraszam, wszy, infekcje i wszystko to i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest, powinno być takie jedno z miejsc, gdzie powinniśmy być de facto obecni. A Karina, coś masz jeszcze? Tak, ja się z tym wszystkim zgadzam. Myślę, że właśnie tutaj trzeba by było rozpocząć od takich warsztatów dla rodziców. Edukacyjnych, bo to też jest bardzo ważne. Jakiś program edukacyjny stworzyć. Żeby zachować ostrożność właśnie też w stosowaniu olejków, bo wiadomo. Nie? Zwłaszcza przy dzieciach, prawda? Tak, to jest bardzo duże ryzyko, nie? Myślę, że w tym kierunku trzeba było od tego zacząć, a szkoły faktycznie są zainteresowane, pedagodzy, psycholodzy szkolni tak, bo nawet w gabinetach, tak? Właśnie tak. psychologicznych w szkołach to by na pewno się sprawdziło. Ja ten temat traktuję jako niezwykle ważny, dlatego pozwolę sobie jeszcze raz do tego tematu wrócić. Pewnie będę wracał raz jeszcze i albo i tak niejednokrotnie. Jeszcze chcę jedno pytanie takie na koniec zostawić, aż się to przedostatnie. Bo teraz jeśli ileś osób nas ogląda, to się zastanawia, może warto się przyłączyć, może warto spróbować, ale ja nie wiem, czy to tam wydam, kupię, czy to zadziała, czy nie zadziała. Co byście poradziły takiej osobie, która siedzi i wątpi? Niech przestanie siedzieć i wątpić, tylko niech spróbuje, niech zaryzykuje. My na przykład jesteśmy z Kariną obecne na wielu festiwalach takich ezoterycznych. Można do nas podejść na stoisku, teraz będziemy ale za miesiąc w Gdańsku. Ale jesteście na Pomorzu. Wiesz co, nie, czasami jesteśmy gdzie indziej. Tak, no ja bywałam w Warszawie, ale tam po prostu ceny są już zaporowe. Ale być może, że ktoś jakby się do mnie dołączył, to by było tani, tak? Bo jak mam sama udźwignąć cenę stoiska, to jest za dużo. Jasne. Ale na przykład festiwal ezoteryczny, tam bardzo dużo ludzi przychodzi, są zainteresowani olejkami. Są różne festiwale w całej Polsce, więc czyli można by było... szukajcie nas po festiwalach. Na znaczy przykład, ewentualnie dołączajcie do nas i... Piszcie do Karyny, piszcie do Agnieszki. I dziewczyny z Berek namawiamy właśnie. Mówiąc o tym, jak przekonać ludzi do aromaterapii.
Dla mnie to jest jedno zdanie. Skuteczność i szybkość działania aromaterapii. Szanowni Państwo, jeżeli któraś z pań zechce wyglądać tak jak Julita, po prostu. No, niech się nie pyta, tylko tak. Tylko działa. Niech działa. Niech wysłucha dokładnie całych wykładów. I właśnie ludzie muszą się do tego przekonać, że aromaterapia leczy bardzo szybko, ale to można bardzo szybko zauważyć. Wielu klientów rezygnuje z leków, moi drodzy. Rezygnuje z leków i zastępuje leczenie aromaterapią. Ja szukam przykładów, bo to jest chyba najważniejsze. Obserwować przykłady działania. To jest jeden z przykładów działania. Tam siedzi Nelka, kolega. Myślę, że każda z nas. To nie ma, to my mamy, wiesz, zamiast apteczki leków mamy. Olejków. Tak, olejków. Każda z nas ma ten podstawowy zestaw, jakby, prawda, nawet. Już wywróciłyśmy różne rzeczy po prostu, tak, z życia, takie chemiczne. Tu chodzi o to, proszę Państwa, żebyście poszukiwali różnych rozwiązań, byli tym zainteresowani. I jednym z takich rozwiązań, jedną z takich dróg, która nas prowadzi do zdrowia, do jakiegoś dobrostanu, myślę, że dziewczyny, że się zgodzicie, jest właśnie aromaterapia. Tak. A w dodatku, jak bardzo jest ona woda przyjemna. Bardzo. Odkrywanie tych zapachów. Tak. Obiecałam, że będzie przedostatnie pytanie. Agnieszka, co na uśmiech najlepszy? Jaki za olejek? Każdy musi znaleźć swój. Ale Aga, ty masz ten swój zestaw i masz to w jednym zdaniu. Joy, gentle smile, I'm happy, inner child. I potem może być magic, może być so happy together. O. Może być wszystko po kolei. Ja jeszcze dodaję. Bergamotka, lawenda, pomarańcza, cytryna. Pokaż jeszcze raz, tutaj sobie tak na kartynę. Tak, kadzidłowiec, palo sandro, rozcieramy i wąchamy. I słuchajcie. I po prostu odpływamy. Tak, no, są takie olejki. I można zostać z tym zapachem. Zachwycić się nim, przenieść się tam, gdzie się chce. Dzisiaj jesteśmy przeszczęśliwi, że byliście z nami, chociaż przez chwilę może zostawiliście swoje domowe pielesze i spotkaliście się z nami tutaj. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo.